Dobra wiadomość dla mieszkańców Kurian. Niebawem główna droga biegnąca przez wieś będzie zmodernizowana, a poruszanie się po ziemi i bruku przejdzie do historii. Wszystko to za sprawą rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w białostockim obszarze funkcjonalnym, w którym znalazły się też Kuriany. Projekt partnerski będzie realizować Białystok i 8 gmin. To jest Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościenny, Łapy, Supra, Śluwasilków i oczywiście Zabłudów. Wartość całego projektu to prawie 160 milionów złotych. Inwestycja dotycząca gminy Zabłudów będzie polegać na budowie przedłużenia ulicy Gminnej i ścieżki rowerowej z miejscami postojowymi dla rowerów w Kurianach. Znajdujemy się w Kurianach na drodze powiatowej, która potem łączy się z drogą gminną, a następnie przechodzi w ulicę gminną już położoną w granicach administracyjnych miasta Białegostoku. Od kilku lat w ramach projektu partnerskiego, którego nazwę widzicie Państwo na tablicy, wspólnie z innymi gminami Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowujemy projekt inwestycyjny związany z włączeniem Kurian do obsługi białostockiej komunikacji miejskiej, ale również uwzględniający przebudowę całej praktycznie drogi przechodzącej przez miejscowość Kuriany i łączącej się z ulicą Gminną. Przetarg na tą inwestycję został ogłoszony na początku stycznia 2018 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w lutym, a na początku marca został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą, którym jest przedsiębiorstwo MIPA, została podpisana 5 marca 2018 roku. W przetargu uczestniczyły 4 firmy. Firma MIPA złożyła najkorzystniejszą ofertę, została z kwotą niemalże 15 milionów złotych, dokładnie 14 milionów 800 kilkadziesiąt tysięcy, już w szczegóły nie będę wchodził. Wszystkie pozostałe oferty były wyższe. Kolejna o 3 miliony niemalże, następna powyżej 3 milionów, aż najwyższa oferta to kwota powyżej 20 milionów. Musieliśmy akurat zmodyfikować również nasz budżet gminny, bowiem planowaliśmy wydać na tą inwestycję mniejszą kwotę. Ostatecznie plac budowy został już przekazany firmie i firma już wszczęła prace związane z realizacją tej inwestycji. Inwestycja jest planowana na 2 lata. W tym roku, w roku 2018, ma być przebudowana część drogi gminnej, a w następnym roku inwestycja zostanie przeniesiona na tą część już powiatową. Długość około 900 metrów. No myślę, że mieszkańcy przez pewien okres oczywiście mogą nieco narzekać na różnego rodzaju utrudnienia związane z dostępem do ich generalnie posesji. Tym niemniej, aby było lepiej, musi być przez pewien okres gorzej. Rozkład akurat części drogi powiatowej i drogi gminnej to prawie że po połowie, można by było powiedzieć. Może odcinek drogi powiatowej jest nieco dłuższy, ale cała droga zostanie przebudowana. W związku z tym na części drogi powiatowej będziemy mieli obustronne chodniki o szerokości 2 metrów. Już w części gminnej tam znajdzie się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4 metrów. Sama jezdnia ma mieć szerokość 6 metrów. Jednocześnie zostanie przebudowana kanalizacja sanitarna. Kanalizacja również deszczowa. Na części drogi gminnej również pojawi się oświetlenie LED-owe. Prace już trwają. Ciężki sprzęt pracuje na razie na drodze gruntowej, na mostku nad rzeką Białą. Z tyłu w chwili obecnej jest przebudowywany most na rzece Białej, na przepust kroplisty, taki 3 na 2 metry z półkami dla zwierząt. Konieczność przebudowy tej drogi. Przed chwilą jechaliśmy drogą jeszcze, która nie jest przebudowywana, znaczy nie są robione roboty i widać, że stan nawierzchni jest albo tragiczny, bo to jest albo brukowy, albo część nawierzchni bitumicznej popękanej, ale dosyć znaczący odcinek to jeszcze jest nawierzchnia żwirowa.
No i problemy z wodą gruntową, którą trzeba odprowadzić w sposób właściwy, żeby w okresie zimowym nie powstawała na nawierzchni lodowica. Wartość projektu dotycząca gminy Zabłudów to prawie 12 milionów złotych. Dofinansowanie wynosi prawie 4 miliony złotych.